właśnie na salę gimnastyczną, gdzie odbędą się pierwsze zajęcia, a był taki wstęp do zajęć. Zapraszam, idziemy. Tylko mam to co nagrywać? Teraz szli wszyscy sobie wesoło na zajęcia i się prosimy na te zajęcia odpowiednio podzielić. Także pierwszy podział to będę prosił 5 patroli. 3 patrole to te z innych chówców, także wy pamiętajcie o tym, że jesteście w tej piątce. I 2 najstarsze z naszego chówca, Mielec. Jest pytanie, które są najstarsze? Wy dziewczyny z dziewiątki, 1 patrol. Dobra, to te 5 patroli będą uczestniczyć w zajęciach Escape Roomu. Będzie to sala numer 9. Zaraz wam wyznaczę odpowiednią kolejność. Nie będziecie tam przychodzić mniej więcej co pół godziny. Będę gwizdać oczywiście na zmiany. Druga część, cała reszta, te 8 patroli, które zostało. Podzielimy się teraz na 3 ekipy. Teraz ekipa numer 1. To będzie tutaj patrol Ewy, Sundel. Drugi patrol to będzie Gary Matias. Trzeci patrol to będzie Warta. Tutaj jeden patrol znowu od was. I to będzie pierwsza grupa. Druga grupa, tutaj od Oliwii Bosa. A reszty, może tak. Raz, dwa. I wy jesteście. Nie, wy jesteście starsi. Okej, okay. Druga ekipa łapki w górę. Trzecia ekipa łapki w górę. Nie, nie, wy jesteście... Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Proszę wszystkich patrolowych o wystąpienie przed szereg. Będzie najprostszy. Tak tutaj, przede mną. Teraz tak, zastęp Laury, patrol Laury i patrol Kory, no. Wasz patrol. Wy też uczestniczycie w Escape Roomie. Dobra. Dobra. Teraz tak. Tutaj będzie grot. Każdy z was, waszym zadaniem będzie zaostrzyć koniec. Nie jakoś tak bardzo ostro, ale to jako będzie trochę zaostrzyć. Do tego będę potrzebował kogoś starszego, żeby po prostu się nie pocieli. W razie czego mamy apteczkę już. Kolejne tutaj mamy promień. To będzie właśnie ta nasza cała część strzały. Później będziemy wykonywać z tych piór. Każdy sobie dobierze jakieś pióra. Będziemy wykonywać lot. Będą to 3 lotki. Pióro będziemy ciąć na kilka części, żeby nie zużywać całego pióra, bo nie potrzebujemy. Wystarczy nam mniej więcej tak 1/3 tego pióra. Tniemy. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. No i na końcu też do osoby starszej nożem trzeba będzie zrobić taki rowek na cięciwę. To będzie całe zadanie wasze. I będziecie musieli wykonać te strzały. Po prostu to wszystko będzie dla was. I wy weźmiecie to podczas też waszej wędrówki. Tak więc pokażę wam mniej więcej, na czym to polega. Jak mamy takie pióro, bierzemy je, tniemy w pół. Wystarczy naciąć, ono już powinno się rozwinąć. Bo w sumie najpierw ciągnął. Super! Cały czas nie. Ja miałam się opanować i sama się przez ten przecinamy na takie odległości, tak jak mamy. Zaraz przyniesiemy wam coś do cięcia. Mamy taką część. Tutaj sobie będziemy odcinać tak jakby albo przez ten tutaj cel. Staramy się odciąć te pióra z jednej strony, żeby zostały. O, w ten sposób będzie chyba najłatwiej. Robimy coś takiego.
Później będziemy podchodzić tutaj do gorącego kleju. Także tutaj też będzie ktoś starszy musiał pomagać. Będziemy tutaj kleić to na kartą. Po prostu nie obyśle. Trochę kleju. Takie sposób, żeby się przykleiło. Resztę kleju możemy zdjąć. Tutaj też zaraz mam coś przyniesiemy, żeby to zdjąć. Poczekamy chwilę, robimy takie trzy po prostu, żeby trzymała się mocno. I tak wykonamy sobie strzały, mniej więcej. Jedna taka nutka. Oczywiście zawiązujemy już pod koniec, jak będą trzy kule. Wiecie mniej więcej o co chodzi? Także najpierw po prostu strzały. Prawa, prawie. Tutaj normalnie. No, to by się zajmie po prostu tutaj. Ile mamy tych noży? Proszę? Będzie beka, najwyżej będę was kleił. No tak, mamy tutaj 16 strzał, będziemy robić, więc powiedzmy 16 czy... Czekaj, nie. Więc odłóżcie resztę. Weźcie 16 tylko piór. Weźcie, odłóżcie tą resztę na środek. Po jednym mam złego. Naprawdę. Po jednym mają. Po jednym? Nie, to jest co? Ja Co to jest ten drugi nóż?